Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Dziś, 8 lipca 2022 roku, o godzinie 4:30 czasu polskiego, doszło do zamachu na byłego premiera Japonii, Shinzo Abe. Do zamachu doszło w trakcie wiecu wyborczego przed stacją kolejową w mieście Nara w zachodniej Japonii. Ten najdłużej urzędujący premier w historii Japonii został postrzelony i w wyniku odniesionych ran zmarł. Spotkanie wyborcze odbywało się przed wyborami do Wyższej Izby Parlamentu Japońskiego zaplanowanymi na najbliższą niedzielę. Policja od razu zatrzymała napastnika, a według źródeł rządowych jest on byłym żołnierzem Sił Samoobrony Japonii. No, tak formalnie nazywają się japońskie siły zbrojne. Ja oczywiście w dzisiejszym odcinku podcastu nie mam zamiaru wynikać tutaj w motywację sprawcy, w jakieś tło wewnątrzpolityczne, natomiast chciałbym przybliżyć sylwetkę Shinzo Abe w kontekście jego dziedzictwa, spuścizny geopolitycznej, bo to człowiek, który niewątpliwie odcisnął bardzo silne piętno na japońskiej polityce, Zagranicznej i polityce bezpieczeństwa. No, zresztą, jakże mogło być inaczej, skoro, skoro miał tak silne, można powiedzieć, rodzinne konotacje polityczne. Jego dziadek pełnił funkcję premiera w latach 1957-1960. Ojciec był ministrem handlu zagranicznego i przemysłu, a później także ministrem spraw zagranicznych w latach 1982-1986. No, tutaj te tradycje rodzinne niewątpliwie wpłynęły w sposób bardzo, bardzo istotny na Obranie przez niego swojej drogi życiowej, ukończył nauki polityczne, a do Izby Reprezentantów, czyli niższej Izby Japońskiego Parlamentu, został wybrany w wieku 38 lat, był wtedy rok 1990. Trzeci. Premierem był dwukrotnie, po raz pierwszy w latach 2006-2007, a następnie przez długi okres czasu w latach 2012-2020. W tym czasie pełnił również rolę przewodniczącego Partii Liberalno-Demokratycznej. To co jest no, w 2020 roku, w sierpniu 2020 roku ogłosił odejście, odejście ale nie z przyczyn politycznych, nie z przyczyn kryzysu gospodarczego, który trapi Japonię, ale z powodów, z, po, z powodów zdrowotnych. Niemniej jednak był zaangażowany w życie partii liberalno-demokratycznej, czego zresztą dał wyraz tutaj no, prawda, pojawiając się w narze, aby we, wspierać kandydatów partii, tej partii przed niedzielnymi wyborami Shinzo Abe uważał, że zacieśnianie relacji ze Stanami Zjednoczonymi jest jednym z podstawowych celów polityki bezpieczeństwa Japonii. To właśnie Waszyngton był upatrywany przez tego polityka jako główny partner strategiczny Japonii. To Stany Zjednoczone były przez niego traktowane jako realny gwarant bezpieczeństwa i suwerenności Japonii. Nie znaczy to jednak, że Shinzo Abe bezrefleksyjnie przyjmował, afirmował te ramy, które Stany Zjednoczone narzuciły Japonii po II wojnie światowej. Myślę, że tego najlepszym dowodem było odchodzenie przez tego polityka od pacyfistycznych założeń artykułu 9 Konstytucji Japonii i myślę, że tutaj warto się na chwilę zatrzymać przy tej Kwestii, ponieważ Shinzo Abe podczas swojego życia na arenie międzynarodowej przez niektórych polityków i komentatorów, publicystów był uznawany za polityka nacjonalistycznego, często właśnie wskazywano na to kwestionowanie przez niego artykułu 9, czy też próbę właśnie odchodzenia od tych pacyfistycznych założeń. Konstytucja Japonii z listopada 1946 roku, która weszła w życie w maju kolejnego roku. Była oczywiście skutkiem II wojny światowej, i, i te wszystkie ograniczenia, które tam znalazły się, jeśli chodzi o kwestie suwerenności Japonii, były narzucone przez Amerykanów. Sam artykuł 9, po dziś dzień, zresztą bardzo kontrowersyjny w samej Japonii, jest, myślę, że warto go w ogóle przytoczyć, i to będzie cytat, to będzie artykuł 9 Konstytucji Japońskiej. Naród japoński, dążąc szczerze do międzynarodowego pokoju opartego na sprawiedliwości i porządku, wyrzeka się na zawsze wojny jako suwerennego prawa narodu, jak również użycia lub groźby użycia siły jako środka rozwiązywania sporów międzynarodowych. Dla osiągnięcia celu określonego w poprzednim ustępie nie będą nigdy utrzymywane siły zbrojne lądowe, morskie i powietrzne, ani inne środki mogące służyć wojnie. Nie uznaje się prawa państwa do prowadzenia wojny. Koniec cytatu. Jak państwo zresztą widzicie, te, te ograniczenia są bardzo, bardzo silne, stąd, tak jak już wspomniałem, Japonia oficjalnie nie posiada sił zbrojnych, a jedynie siły samoobrony. Natomiast Shinzo Abe oczywiście starał się podtrzymywać wizerunek Japonii jako państwa nastawionego pokojowego, pokojowo zaangażowanego w inicjatywy pokojowe, zaangażowanego w różnego rodzaju misje pokojowe ONZ, w operacje niesienia pomocy humanitarnej itd. itd. Ale nie jednak starał się tutaj właśnie odchodzić od tych, od tych, założeń, od tych założeń pacyfistycznych ta problematyka bezpieczeństwa i odchodzenie od takiego sztywnego pacyfizmu, byśmy to tak to mogli określić, Japonii była bardzo istotna w polityce, w którą prowadził Abe. Już w chwili objęcia urzędu premiera w 2006 roku, no, można powiedzieć, że wytyczył sobie takie strategiczne cele, jakimi była przebudowa systemu bezpieczeństwa Japonii, czy reforma konstytucyjna znosząca zakaz prawa do obrony kolektywnej, no i także tutaj bardzo mocno eksponowali była kwestia zintensyfikowania roli Sił Samoobrony Japonii w operacjach pokojowych pod auspicjami ONZ, o czym już powiedziałem. Chodziło o zwiększenie możliwości operacyjnych tych Sił Samoobrony, no a faktycznie przecież Sił sił Zbrojnych, patrząc na stopień wypo, na stopień wyszkolenia, wyposażenia, to niewątpliwie Japonia posiada pełnoprawne siły, siły Zbrojne, choć oczywiście tak się one nie nazywają. Jeśli chodzi o wrogów w otoczeniu międzynarodowym no niewątpliwie jako takich istotnych przeciwników Tokio upatrywało podczas rządów Shinzo Abego i zresztą obecnie również chińską republikę ludową i Koreę północną. Zresztą tutaj jeśli chodzi o Relacje z, z Chinami do dziś nie rozwiązane są kwestie sporu o wyspy, o wyspy Senkaku, które zrosną, zostały uwłaszczone przez rząd japoński we wrześniu 2012 roku. I ta kwestia oczywiście powracała podczas jego, podczas jego rządów i stanowiła taką, taki bardzo ważny element napięcia w relacjach z Chinami. Szukając antidotum na wzrastającą potęgę Chin, z inicjatywy premiera Abego doszło do sformowania nowego formatu strategicznego, takiego strategicznego dialogu o bezpieczeństwie między Japonią, Stanami Zjednoczonymi, Australią i Indiami. Potocznie ten format jest po dziś dzień nazywany, określany jako Quad, Quadrilateral Security Dialogue, czyli czterostronny dialog bezpieczeństwa. Został on zainicjowany przez Shinzo Abego w 2007 roku, wtedy ściśle współpracował z premierem Australii Johnem Howardem, premierem Indii Manmohanem Singhiem i ówczesnym wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych Dickiem Cheneyem. Co istotne, nie chodziło tylko i wyłącznie o platformę współpracy dyplomatycznej, tylko i wyłącznie taki dialog strategiczny, ale temu dialogowi towarzyszyły także wspólne ćwiczenia wojskowe i to ćwiczenia wojskowe o, bezprecedens o bezprecedensowej skali pod kryptonimem Malabar i no, oczywiście to wywołało bardzo tak, takie gniewne reakcje w kręgach wojskowych i politycznych Chin Chiny zresztą wystosowywały wówczas formalne protesty dyplomatyczne określając kład jako azjatyckie jako azjatyckie NATO Shinzo Abe nawiązał szczególną nić takiego porozumienia strategicznego z prezydentem Donaldem Trumpem. Po okresie kilku lat takiej istotnej stagnacji, jeśli chodzi o format kład, podczas szczytu ASEAN w Manili w 2017 roku wszyscy czterej członkowie tego formatu zgodzili się co do ożywienia tego sojuszu. Zresztą sam, sam szczyt ASAN nie był, tutaj, nie był tutaj przypadkowy. Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej jest no, od dłuższego czasu takim celem, jeśli chodzi o nawiązywanie bliskich relacji strategicznych. Przez Japonię. Natomiast wtedy yy, w tym formacie Shinzo Abe, premier ówczesnej Australii Malcolm Turnbull, premier na Indii Narendra Modi i właśnie prezydent Donald Trump yy, zgodzili się co do raz, że ożywienia formatu układ 2 że powstrzymywania wpływów chińskich na Indo-Pacyfiku, a szczególnie na Morzu południowo Chińskim. I zresztą ten duch kładu to taka, ten jeden z filarów spuścizny geopolitycznej Shinzo Abego. Jeśli wczytamy się we wspólne oświadczenie z marca 2021 roku tych czterech państw, to tam przebija przez, przez to wizja. Jak to określono, wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku i, i nowego porządku na morzach, na morzu wschodniochińskim i południowochińskim. Ten nowy porządek przede wszystkim przejawiać się ma w tym, aby przeciwdziałać chińskim roszczeniom, roszczeniom morskim. Co istotne, ten format Kład jako taka spuścizna geopolityczna japońskiego premiera to rozwija się dzisiaj całkiem nieźle. Warto wspomnieć o zorganizowaniu pierwszego spotkania Kład Plus, w którym uczestniczyli przedstawiciele Korei Południowej. Wietnamu i Nowej Zelandii. Zatem ten projekt jest cały czas żywy i niewątpliwie jest to, jest to coś co można przypisać jako sukces w polityce zagranicznej prowadzonej przez Shinzo Abego. Shinzo Abe Pełniąc po raz drugi urząd premiera Japonii, podłożył bardzo mocne fundamenty pod nową politykę bezpieczeństwa tego państwa. Bardzo istotnym krokiem w, tej, w tym procesie kształtowania nowej polityki bezpieczeństwa było przyjęcie w grudniu 2013 roku nowej strategii bezpieczeństwa narodowego tego państwa. Priorytetem nowej strategii było dążenie do aktywnego działania na rzecz pokoju, tak to zostało określone. Shinzo Abe stworzył taką wizję tak zwanego aktywnego pacyfizmu. To z jednej strony oczywiście Taka deklaracja pozostawania Japonii w duchu doktryny pokojowej w polityce zagranicznej, ale z drugiej strony bardzo silnie eksponowana chęć wzmocnienia sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi oraz pomoc udzielana, pomoc udzielana krajom zrzeszonym właśnie w ASEAN, w Stowarzyszeniu Narodów Azji południowo Wschodniej. Chodziło o stworzenie takiej sieci powiązań, powiązań także gospodarczych, ale też zastosowanie pewnej soft power japońskiej, aby, aby stabilizować region Azji i Pacyfiku, jak to, jak to określono? Oczywiście ta nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Japonii spotkała się z krytyką Chińskiej Republiki Ludowej. Tutaj i kwestie zaszłości historycznych, ale także te nierozwiązane spory terytorialne, o których już wspomniałem, miały na to istotny, istotny wpływ. W tym, co, się, co, co pojawiło się w polityce bezpieczeństwa Japonii w, w tym okresie Drugiego premierostwa Shinzo Abego, to było utworzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To było bardzo istotne. W styczniu 2014 roku rozpoczął już oficjalnie pracę Sekretariat Bezpieczeństwa Narodowego, który stał się bardzo istotnym takim organem doradczym, doradczym rządu i który też nawiązał bezpośredni kontakt z, z odpowiednikami w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego Japonii dała ogromny impuls do tego, aby kontynuować zmianę w myśleniu Japończyków o obronie powszechnej, o obronie kolektywnej, o systemie w ogóle bezpieczeństwa międzynarodowego. Shinzo Abe konsekwentnie dążył do zmiany interpretacji artykułu 9, który już Państwu przytoczyłem, i w maju 2014 roku przedstawił takie propozycje dotyczące zmiany interpretacji prawa do obrony kolektywnej. Chodziło przede wszystkim o stworzenie prawnych możliwości wsparcia zaatakowanego państwa sojuszniczego, a także do użycia japońskich sił samoobrony w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa Japonii no, w sytuacji, w której brak reakcji po stronie Tokio mógłby można powiedzieć, no, zwiększyć niebezpieczeństwo i dla Japonii, i dla, i dla regionu, i dla bezpieczeństwa regionu. I rzeczywiście ta inicjatywa legislacyjna spotkała się z aprobatą. Z aprobatą we wrześniu 2015 roku Izba Wyższa Japońskiego Parlamentu przegłosowała zmiany legislacyjne dla japońskich sił samoobrony, które wynikały z tej nowej interpretacji artykułu 9 Konstytucji Japonii. Tym samym ten kraj po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej zyskiwał prawo do użycia siły poza granicami, poza granicami Japonii. No, oczywiście to uchwalenie nowego prawa odbywało się w atmosferze protestów, w atmosferze protestu pacyfistów, nacisków także międzynarodowych. Chińska Republika Ludowa. Oskarżyła Japonię o naruszenie równowagi bezpieczeństwa w regionie. Korea północna z kolei dyplomaci Korei północnej mówili o polityce rewizjonistycznej, która miałaby zagrażać pokojowemu współistnieniu. Nawet Korea południowa wzywała wtedy Japonię do zachowywania przejrzystości, jeśli chodzi o te rozwiązania prawne związane z japońskimi siłami samoobrony. To oczywiście nie powstrzymało japońskiego premiera w tej we wprowadzaniu tych istotnych zmian w polityce bezpieczeństwa, którą zaczęło stosować Tokio, I rzeczywiście, i rzeczywiście tutaj to odejście od takiej bardzo sztywnej, pacyfistycznej polityki weszło już na trwałe do kanonu japońskiej polityki bezpieczeństwa. Te zmiany w polityce bezpieczeństwa objęły także kwestie szeroko pojętego bezpieczeństwa informacyjnego. Warto zauważyć, że od II wojny światowej Japonia nie miała praktycznie żadnych ustaw zapobiegających szpiegostwu, i tutaj Shinzo Abe wyszedł temu naprzeciw, zmieniając politykę bezpieczeństwa Japonii w tym zakresie w sposób bardzo, bardzo istotny. W 2013 roku została przyjęta ustawa o ochronie tajemnicy. Państwowej. I To rzeczywiście był krok naprzód, choć wywołujący ogromne, ogromne emocje i tak naprawdę także także w tym pacyfistycznym społeczeństwie japońskim wywołujący także obawy przed ingerencją państwa w kwestie wolności obywatelskich, i tak, i tak dalej i tak dalej. Faktem jest, że w tej ustawie wyróżniono czy w aneksie do tej ustawy wyróżniono cztery takie. Główne dziedziny, gdzie zastrzeżono, gdzie sformułowano informację jako tajemnicę państwową, to, była kwestia, to były obszary obrony narodowej, w tym oczywiście operacje japońskich sił samoobrony. Drugi obszar to dyplomacja, trzeci to kwestia tak zwanych specyficznych zagrożeń, czyli chodziło o szeroko pojętą dezinformację. No i obszar Czwarty, zagrożenie terroryzmem. To niewątpliwie, to niewątpliwie ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o ten szeroki obszar bezpieczeństwa informacyjnego. Sama, sama ustawa została przegłosowana w grudniu 2013 roku, a weszła w życie rok później, w grudniu roku na, 2014 rządy premiera aby oczywiście ugruntowały pozycję Japonii jako istotnego gracza w regionie Azji Wschodniej, czy w regionie w ogóle jeszcze szerzej Indo-Pacyfiku, natomiast to nie jest tak, że miał oczywiście same sukcesy, bo warto podkreślić, że jego rządowi nie udało się podpisać traktatu pokojowego z Rosją, ani uregulować sprawy terytoriów północnych, jak nazywają to Japończycy, czy Kuryli, jak nazywają to Rosjanie, no podobnie jak już wspomniane przeze mnie wyspy Senka, Cały czas pozostają kwestią sporu między Japonią, Chinami i Tajwanem. W okresie jego rządów, oczywiście, bardzo istotnym wyzwaniem dla Japonii była rywalizacja Stanów Zjednoczonych i Chin. Ten ogromny wzrost pozycji Chin i sama propozycja i ta koncepcja jednego pasa, jednej drogi, przedstawiona na jesieni 2013 roku, no, wywołała duże zaniepokojenie wśród establishmentu, establishmentu japońskiego. Co oczywiście jeszcze bardziej skłoniło do zwiększenia tej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. No, tutaj wiemy doskonale, że Japonia ulegała tym naciskom amerykańskim, jeśli chodzi o zaangażowanie w, w w te różne działania zbrojne, czy inwazje amerykańskie, czy to w Afganistanie w 2001 roku, czy w Iraku w 2003 roku, ale także w różnego rodzaju operacje eskortowania chociażby okrętów na Oceanie Indyjskim, to były lata 2008-2010, czy te operacje eskortowania okrętów w Zatoce Adeńskiej po, od tam 2009, 2009 roku. No i niewątpliwie Niewątpliwie tutaj warto zauważyć, że Shinzo Abe bardzo mocno zaangażował się także w projekty współpracy gospodarczej, jeśli chodzi o porozumienia o wolnym handlu z Unią Europejską. W lutym 2019 roku weszło w życie porozumienie przecież o wolnym handlu z Unią Europejską. Także rząd rząd Shinzo Abe, Abe go skutecznie doprowadził do zawarcia umowy Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, po opuszczeniu porozumienia TPP przez Stany Zjednoczone, to niewątpliwie także warto zauważyć, że jeśli chodzi o politykę gospodarczą, no tutaj poniósł Shinzo Abe niepowodzenia i właściwie ta jego próba wyjścia z tego marazmu gospodarczego, nazywana programem często Abenomiki, czyli takim programem polityki gospodarczej w celu ożywienia gospodarki Japonii, jednak. Ten program nie, nie udał się, nie przyniósł zakładanych, zakładanych sukcesów. Warto tylko wspomnieć, jako może ciekawostkę, bo to nie stricte, nie stricte geopolityczny temat, że to taki plan działania, który wprowadzony zresztą w Japonii w latach 2012-2013, który był oparty na trzech filarach. Chodziło o wprowadzenie takiej dosyć luźnej polityki fiskalnej, która miała pobudzić Aktywność gospodarczą obywateli Japonii, poluzowanie polityki monetarnej miało pokonać deflację, a reformy strukturalne państwa japońskiego, systemowe takie, miały napędzić inwestycje prywatne, także odbudować zaufanie przedsiębiorców do państwa. Ten program jak dotąd nie przyniósł oczekiwanych rezultatów, i, 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 i wielu analityków uważa, że ta abenomika jak to się określa potocznie nie nie pozwoli wyjść japońskiej gospodarce z kryzysu. Niemniej jednak, Shinzo Abe przejdzie do historii Japonii jako polityk, który chciał zerwać z takim można powiedzieć sztywnym pacyfizmem swoich obywateli, z tym sztywnym pacyfizmem jako skutkiem II wojny światowej, widział Japonię jako bardzo aktywnego gracza na Indopacyfiku i niewątpliwie i te zmiany interpretacji artykułu 9 Konstytucji Japonii i to włączenie się w misję ONZ i zaangażowanie się po stronie Stanów Zjednoczonych w misjach w Afganistanie, w Iraku i kwestia. Powołania formatu kład i kwestia zwiększenia, powiedzielibyśmy, takiej szczelności, jeśli chodzi o system bezpieczeństwa informacyjnego, to niewątpliwie z punktu widzenia dzisiejszej polityki Japonii takie dziedzictwo, taka spuścizna geopolityczna tego polityka. Dziękuję Państwu za uwagę.